250 milionów złotych trafi do gmin, w których działały PGR-y. Nabór wniosków zakończył się w ubiegłym tygodniu. Teraz rozpatruje je specjalna komisja. To pierwszy taki program wprost skierowany do mieszkańców terenów popegeerowskich. Były to miejsca, o których zapominały kolejne ekipy rządzące. Stały się niewidoczne z perspektywy Warszawy, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker. W stronę PGR-ów ma pójść silny strumień pieniędzy. Jest to kwestia upomnienia się o godność tych wszystkich, którzy potrzebują tych najbardziej pilnych inwestycji, a które przez lata nie były tam realizowane. Do gmin, w których działały PGR-y, trafi łącznie 250 milionów złotych. Z tych środków sfinansowane zostaną ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe, świetlice, biblioteki czy remizy strażackie. O wsparcie w ramach programu zwróciła się m.in. gmina Krypno w województwie podlaskim. Z tych środków samorządowcy chcą wyremontować budynek po byłej szkole w Rudzie. Po wyremontowaniu tego budynku powstałaby świetlica z siłownią, jak również z miejscami na kuchnię, koło gospodyń istniejące też mogłoby z tego budynku korzystać. Mówi Alicja Sienkiewicz-Dawidowska z Rady Gminy w Krypnie. Środki zostaną przeznaczone również na budowę dróg i chodników, kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków. Pieniądze otrzymają także wiejskie ośrodki podejmujące działania integracyjne oraz aktywizujące. Mieszkańcy mogliby uczęszczać w zebraniach, w spotkaniach, w warsztatach. Zajęcia mogły być prowadzone dla dzieci, jak również dla młodzieży. Minął termin składania wniosków. Każda gmina mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Minimalna wartość inwestycji to 50 tysięcy złotych, a maksymalna 5 milionów. Złożyliśmy wniosek łącznie na 5 milionów złotych z podziałem 3 miliony złotych na miejscowość Stelmachowo i 2 miliony na miejscowość Dobki. W obu tych miejscowościach chcemy przebudować część dróg prowadzących do tych miejscowości. Droga po remoncie będzie oświetlona, wymieniona zostanie też nawierzchnia, tłumaczy burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński. Wnioski są teraz oceniane przez Komisję do Spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Premier na podstawie rekomendacji komisji będzie decydował o wypłacie środków.